Nasza akcja Powstańcy to wiara, nadzieja i cud ocalmy groby Powstańców Śląskich Zapomnienia to jest istotny element poszukiwania trwałych miejsc spoczynku Powstańców Śląskich. To jest taki fragment naszej trwałej pamięci, tożsamości, który został zapomniany i zaniedbany. Stąd też po naszej wnikliwej kwerendzie ustaliliśmy, że tych grobów, które znajdą się w ewidencjach miejskich, wojewódzkich czy samorządowych, jest bardzo niewiele. To jest 150 na terenie województwa śląskiego, co w zestawieniu z liczbą 50 tysięcy osób, to jest to żenująco niska liczba. Dlatego postanowiliśmy się zwrócić z apelem do mieszkańców przede wszystkim województwa śląskiego, ale także i sąsiednich opolskiego czy dolnośląskiego z prośbą, żeby wskazali nam groby swoich krewnych, te groby, w których spoczywają Powstańcy Śląscy, ale na których nie ma informacji o tym, że leżą w nich Powstańcy Śląscy. To właśnie taki grób dzisiaj oznaczamy tutaj Pawła Skrzypulca. W odpowiedzi na naszą akcję spłynęło sto kilkadziesiąt zgłoszeń, one spływają cały czas, ale nie ukrywam, że oprócz tej ewidencji stwierdziliśmy, że musimy wydobyć te postacie z zapomnienia, bo te 50 tysięcy osób to nie są 50 tysięcy osób, które stoją w szeregu, to są poszczególne osoby, każda z nich ma imię i nazwisko. Chcemy jak najwięcej tych imion i nazwisk poznać. Na stronie Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach jest specjalna zakładka poświęcona akcji. Tam z tej zakładki można pobrać formularze, które można czy to drogą elektroniczną, czy tradycyjną pocztą przesłać na nasz adres. Są też podane tam numery telefonu, można zadzwonić. Jesteśmy dostępni codziennie i przyjmujemy cały czas te zgłoszenia. Myślę, że ta uroczystość, chociaż jest dla mnie w tym momencie zaskoczeniem, bo nie przypuszczałem, że w ten sposób będzie się honorować tych prostych ludzi, którzy nie byli żołnierzami, którzy byli prostymi ludźmi wykonującymi swój zawód, ale potrafili w tych trudnych momentach wykazać się i dużą odwagą, odpowiedzialnością za to, co robią, odpowiedzialnością w stosunku do wtedy Polski, która była wokół, a walczyli o to, aby również oni żyli w tej Polsce. Jest dla mnie dużym jak gdyby momentem wzruszenia i zaszczytu, za który szczególnie tutaj organizatorom IPN-u, ale również władzom dziękuję. Ojciec nie był żołnierzem. Ojciec był normalnym człowiekiem wykonującym dobrze, odpowiedzialnie swój zawód. Tak jak wspomniał pan z IPN-u, że są pochowane w tym grobie pewne szczególne wartości. Tych wartości ja doświadczyłem, a te wartości to takie jak właśnie odpowiedzialność za słowo w stosunku do innego człowieka, odwaga, punktualność, oświadczona pomoc innym ludziom. Ja z tym się spotykałem na co dzień. Również innym osobom, a przede wszystkim młodzieży, która uczestniczyła w tym dzisiejszym spotkaniu, jest to w pewien sposób przesłanie, że ten normalny człowiek wykonujący swój zawód może się okazać, można tutaj powiedzieć w tym momencie, tak jak słyszałem, bohaterem. Instytut Pamięci Narodowej chciałby trochę kreować tą akcję, nie tylko się przyłączać, ale samemu dać coś od siebie. Co może dać? Przede wszystkim, żeby akcje upamiętniania mogły się odbywać, musi być najpierw przeprowadzona praca naukowa, praca badawcza w celu ustalenia, jakie były fakty, kto był kim, kto w co był zaangażowany i potem następnie upamiętnić, choćby nawet skromnym znakiem Tobie Polsko, upamiętnić tych wszystkich, którzy na to zasługują, tym co dokonali, w co byli zaangażowani i jakie wartości za nimi szły. Dlatego też akcja ma na celu po prostu jakby wyciągnięcie na światło dzienne tych często bezimiennych, na pewno nieencyklopedycznych postaci. Dzisiaj powiedział syn Pawła Skrzypulca, ojciec nie był żołnierzem. Żołnierzy jest łatwo ewidencjonować, natomiast tutaj mamy przypadek z powstańcami, jeżeli mówimy już konkretnie o powstaniach śląskich, o konkretnie o tym wydarzeniu. To byli ludzie, którzy zostawali żołnierzami, bo się pozwolę tutaj nie zgodzić, że on nie był żołnierzem, poprzez to, że poszli do walki i przez to się sami nominowali na zaszczytny tytuł żołnierza. Ale przez to, że to było często spontaniczne, to ta ewidencja jest bardzo słaba, jest bardzo ograniczona. Dokumentacja tak samo podlegała w XX wieku bardzo licznym
no, historycznym starciom, to znaczy była niszczona, była zaniedbywana, nie była porządnie prowadzona, ale też polityczne aspekty. Nie zawsze wszystkie wydarzenia były honorowane przez chociażby władzę komunistyczną z należytym szacunkiem i oddaniem, bo one nie wpisywały się w tą ogólną narrację. Stąd trudność badawcza polega na tym, że nie mamy często wiedzy, a wiedzę możemy nabyć z dokumentów, z relacji, a więc to wymaga pewnej pracy. Ja się zgadzam z tym, że to już dawno powinno trwać, tak jak wiele innych rzeczy, ale dobrze, że w tym momencie ktoś się stara to uporządkować i nadać temu jakąś rangę poprzez taką uroczystość jak dzisiaj chociażby, czy poprzez to insygnium, które znalazło się na grobie Pawła Skrzypulca. Dziękuję panu serdecznie. Dziękuję bardzo.